Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku EA Sports UFC. I zobaczmy sobie ofertę walki, najnowszej walki, tak więc Giovanni Duran Muay Thai. Rekord 8 zwycięstw i jedna porażka i to będzie nasza no druga walka w UFC, ale już taka pierwsza na poważnie. Dobra, tak więc mamy sponsora. Zobaczmy sobie, kto to będzie, ale chyba na początek to jest tylko UFC, tak więc można będzie ubrać naszego zawodnika jakoś. Zobaczmy. Abilities najpierw zobaczymy. Game plan i mamy tutaj slot 1. Możemy go przeznaczyć na... Tutaj jest wszystko poblokowane, jeśli chodzi o ground, ale stand-up. Mamy tutaj dwie opcje do wyboru. Kicks and knees, nie, fists and elbows. Dobra, tak więc mamy zwiększone obrażenia od pięści oraz łokci. Tak więc tak na chwilę obecną przedstawia się nasz game plan. Dobra, niech to się wszystko ładnie zapisze. I teraz, dobra. Sponsor, banner. A, UFC już tutaj jest. Nikogo więcej dodać nie można. To chyba w poprzednim odcinku tutaj sobie dodaliśmy tego sponsora. Teraz trzeba będzie się ubrać, czyli Edit Fighter. I tak, appearance, czy to było tutaj? Nie, gie. Dobra, zobaczmy koszulki dostępne tylko z UFC. Dobra, zobaczmy powiedzmy tą. Human chest, to nie. O, ta jest dobra nawet. Nawet ładnie Damianowi w niebieskim, tak więc zostawimy tutaj to niebieskie. Tutaj jeszcze czapkę możemy z UFC sobie wziąć. Spróbujmy tą czarną. Czerwoną. Dobra, niech będzie miał białą czapkę i niebieską koszulkę. Tak będzie wychodził do walki ogólnie. Dobra, aha, tutaj mamy. Dobra, nie, już nie przesadzajmy. Ta koszulka i czapka wystarczą jak na razie. Tak więc zapiszmy i wyjdźmy. Tak jest. A co to tutaj się stało? Nie mamy tutaj wskaźnika procent. Mam nadzieję, że nic nie zepsułem. Dobra, to ja do was wrócę, jak to się tutaj zdąży wczytać. Okej, okay, długo nie musieliśmy czekać. Jesteśmy, tutaj jeszcze się zapisuje coś na dysk. Dobra. News, Power Ranking 100, widzieliśmy, jesteśmy na 50. miejscu, musimy teraz... No co, trenować i wygrywać walki, tak więc przejdźmy do treningu. Pierwszy trening będzie w parterze. Aha, dobra, tu musimy uciec. Pięknie. On tu w ogóle nam nie przeszkadza w tym uciekaniu. Wystarczy wychylić gałkę w jedną ze stron. No i dobra, czarny pas w 10 sekund. Przechodzimy dalej. Dobra, teraz popracujemy nad kopniakami. Pięknie. No to są dobre kopniaki. Ładnie. Aj, nie ten. O, właśnie. Takie trochę karate tutaj. Ładnie, z lewej nogi. Dobra. Aj, nie to. Ładnie. I ostatni raz. Pięknie. 4 sekundy do końca, ale się udało. Czarny pas. Lecimy dalej. Tutaj. O co chodzi? Dobra, czyli dostajemy punkty za... za ciosy, które dojdą mu na twarz. Dobra, 150 punktów już jest.
Ale on tutaj, no to jest tylko sparring. Maj, dostałem potężnie. Dobra, ale to są tylko 303 punkty. Dobrze, 322. Dobra, teraz już do końca, kurde, ale zebrałem znowu. Dobra, samymi prostymi go teraz załatwię. Ale zebrałem znowu. Dobra, 419, no to nie jest zbyt dobry wynik. Tylko niebieski pas, tak więc no jeszcze raz zobaczymy. Ale zebrałem. Zamroczony jest Damian. Dobrze. Dobra, pasowałoby odejść. Dobrze, 270. Czy uda nam się zdobyć więcej punktów? Uwaga. Pięknie, to było po kontrze. Dobra, już jest więcej. Już będzie 500? Ale zebrałem. Krew się polała. Dobra, jest 530. 560. Czy dotrwamy do 600? Jest 615. Dobra, 640 to jest chyba max, co mogę tutaj z tego wyciągnąć. I purpurowy pas. Dobra, kontynuujmy. Ile w sumie punktów? 175 punktów ewolucji, 345 punktów doświadczenia. Dobra, teraz w co tutaj zainwestujemy sobie? Tutaj nogi mogą być silne. Kogo myśmy wzięliśmy? Chyba kickboksera, nie? To dobra, bloki jeszcze do 70. I teraz tak, szybkość mamy nawet dobrą. Siłę w rękach dobrą, ale w kopniakach troszeczkę słabiej. Tak więc do 50 spróbujmy. A i to wszystko. Jeszcze szybkość kopnięć można raz. I to chyba tyle. O, jeszcze tutaj. O, movement, proszę bardzo. A, staminę. Niech będzie. Okej, okay, overall nam skoczył do 62. Nasz przeciwnik ma chyba trochę wyższy ten overall od nas. Ale zobaczymy, jak się spiszemy w tej walce i przypominam, że tutaj nie ma już wracania. Jest albo zwycięstwo, albo po prostu przegrana. Tak więc przechodzimy do walki. Oczywiście będziemy na ostatnim miejscu jak na razie. Duran kontra Cassie. Tak więc pierwsza walka na dzisiejszej gali. No i zobaczmy. UFC debut. Make it to the UFC is what every martial artist dreams of, you know, to lace up those gloves for the first time, to be able to step foot on that mat and put on a show for the great fans of the UFC. Look at that uppercut. Ale ładnie go tutaj wyniszczył. O, koniec. It is a special moment and it's a moment I worked hard to make become a reality in. The UFC has given me a purpose in life, you know. It's made my dream come true. I'm young, I get to travel around the world and compete in front of millions of combat fans like myself. That's what it's like. I'm living the dream and I can't wake up. I don't want to wake up. No dobra, zobaczymy, jak nam się uda żyć. No. Żyć marzeniami, żyć marzeniem ogólnie, marzeniem, żeby dostać się do UFC. Tak więc marzenie zostało tutaj wykonane, jesteśmy w UFC, ale teraz trzeba będzie tutaj zostać. Nie dostać w pierdolu od razu w pierwszej walce. No i dobra. Przed nami walka Giovanni Duran kontra Damian Cassie. Czy zobaczymy wejście zawodnika? Nie, już są w oktagonie. Tak więc Bruce Buffer, już widzieliśmy, jak on tutaj ładnie przedstawia naszego zawodnika, tak więc rozpoczynamy walkę, pierwszą walkę w dzisiejszym odcinku i mam nadzieję, że to będzie ostatnia z tym przeciwnikiem. Man,
Ależ! Ale potężny cios. Dobra, już padł. Czy damy radę to już skończyć? Nie, dobra. Dobra, wychodzimy stąd. Dawaj, wstawaj. Dobra, weszło mu to kolanko. Kurde, dobry jest. Ale cały czas mu się ryj świeci. Pięknie, koniec! Pięknie, wygrana w minutę i 3 sekundy. Pięknie, nasz przeciwnik obalony, zobaczmy, najpierw prawy, później lewy, pięknie tutaj na szczękę. Jeszcze raz. Prawy i lewym zakończyliśmy. Dobra. Zobaczmy teraz naszego Damiana w nowym stroju. Jest. Ready for battle. Dobra. Szybka wygrana i bardzo dobrze. Czy będzie jakiś tutaj knockout wieczoru czy coś? Zobaczmy. Nie, nic nie ma niestety, ale liczy się, że zwycięstwo. Tak więc ile? Poziom drugi na pewno, plus 645 punktów doświadczenia za walkę, za wygraną przez knockout oraz za wygraną w pierwszej rundzie. Przybyło nam niecałe 13 tysięcy fanów, w sumie mamy ich 22 tysiące. Dobra, wracamy na siłownię, aby zobaczyć naszego kolejnego przeciwnika. No ta pierwsza walka nie była zbyt trudna. I wam powiem szczerze, bo mam tutaj taką swoją osobną karierę, którą gram bokserem. Murzynkiem takim i gładko szło, 12 zwycięstw z rzędu w UFC tutaj zrobiłem, a jak dostałem się już do pierwszej dziesiątki, to już zrobiło się bardzo ciężko. Bardzo ciężko, ponieważ... Dobra, zaraz skończę tą myśl, teraz zobaczmy The KO. Perfect when is to knock someone out. There are times when I see the opening right before it happens, and I know this is going to be the end of it. There's nothing like the feeling of a knockout because it happens so fast, but yet it goes in such slow motion. You know, you feel it going from your fist to your elbow to your shoulder all the way down to your hip, and they just crumble. Sometimes it doesn't even feel like you hit a guy, and they just go down. Ale bomby, ale bomby spadają na ryję. It felt like a pillow, it really did. And he's bending over backward. All of a sudden the cage is shaking, it feels like an earthquake. And no, umarł, zabił go. Jebany. It was pretty amazing. I think that's in our DNA. I think every man wants to be dominant. Ale spięty prosto w ryj, jak poleciał. No grubo. No to właśnie nam się udało tutaj wygrać przez knockout. No UFC jitters either, man. They usually get you every time. Congratulations. I think you have a very bright future. Dobra, zobaczymy co do tej przyszłości. What up, homie? It's John Moraga here. Congratulations on your first win in the UFC. Great fight. Can't wait to see your next one. I'll be rooting for you. Al rato, Holmes. Okay. Fajnie zostaliśmy przywitani do UFC, tak więc zobaczmy ofertę następnej walki. Jest to Norman Ellis, bardzo słaby w stójce, ale lepszy tutaj w dźwigniach oraz w parterze. W sumie 67 jego overall, postaramy się go przebić po tej sesji treningowej. Dobra, tak więc przejdźmy do treningu. Coś tam odblokowaliśmy. Maraton, aha, nowe umiejętności. Ale dobra, to zrobimy po treningu przed samą walką. Tak więc teraz potrenujemy nad wrestlingiem. O proszę. To był dobry rzut. Okej, to już chyba wiem jak je robić. Pięknie. Dobra, jak będę przegrywał, to będę tego używał, jak już będzie mnie miał. O, to też dobre. Okej. Tak więc wystarczy trzymać tylko lewy dolny oraz górny bumper. Dobra, znowu kopniaki.
technical kicks. Are you ready? Let's go. Dobra, ale to by szybciej mogłoby się pojawiać i znikać. Dobra. Okej, 4 za nami. Pięknie, połowa i 20 sekund zostało. No uwaga, co teraz? Aj, nie to, nie to. Dobrze, jeszcze 3. Dobra, 6 sekund. I... dobra, jest. 2 sekundy zostały, ale dobra, zmieściliśmy się w czasie. Jest czarny pas. Co teraz? Aha, teraz musimy... dobra, musimy po prostu uciekać przed jego ciosami. Uuu. Aj, dostałem. Kurde, trzeba... dobrze, kopniaki nie wchodzą. Dobra, nie wiem, czy tutaj zdobędziemy prawy pas, ale jest 700 punktów. Dobra, 3 sekundy. 875, no niewiele brakowało. Przepraszam, do czarnego pasa. No nic, zostawiamy nie brązowy, plus 360 punktów doświadczenia i 180 punktów ewolucji, tak więc w sumie 1404 aż, bo jeszcze dostaliśmy sporo za tą walkę. Dobra, co teraz? Teraz myślę, że potrenujemy nad siłą w rękach. Tak więc do 60 w lewej ręce, do 60 w prawej ręce, jeszcze 1100. Tak więc teraz myślę, że możemy popracować nad... właśnie, nad zdrowiem naszego ogólnego ciała do 60. Nad zdrowiem naszej szczęki do 65. Wytrzymałość 60. Zdrowie nóg, no 60 to będzie chyba max. To będzie chyba szybkość ogólnie naszego poruszania się, również do 60. I stamina, i staminę tutaj do bólu. Proszę bardzo, jak nam overall wskoczył, mamy już 66 overalla, jeszcze movement. No i dobra, bardzo dobrze, tutaj zdrowie bardzo wzmocniłem. No ale też siłę naszych rąk. Dobra. No i mam nadzieję, że tą walkę również wygramy przez knockout bardzo szybko. Tak więc dobra, aj, miałem... dobra, można stąd wrócić? Można, pięknie, tak więc dobra, zmieniamy nasz game plan. Gdzie to było? Tutaj, abilities, nie tu. Kurde, nie tu. Dobra, nic tu nie chcę zapisywać, ale jednak, znowu, myślałem, że uda mi się tego uniknąć, no ale niestety. Dobra, no to wracam, jak się skończy ładować, bo nie wiem, dlaczego tak długo to zawsze się robi. Dobra, jesteśmy z powrotem. I teraz tak, abilities. Aha, czyli mamy dalej tylko jedno tutaj okienko. Ale mamy tutaj fizycznie. Czyli tak, stamina nam się regeneruje szybciej podczas poruszania się. A tutaj jakiś health events i wtedy mamy... aha, już wiem, pewnie zamroczenie. Zamroczenie, szybciej nasz bohater wraca do siebie, a tutaj? Aha, dobra, czyli tutaj próby, no ogólnie będziemy lepsi w dźwigniach, ale nie, dobra, zostawimy sobie większą parę w łapach, większe obrażenia zadawane od ciosów pięściami oraz łokciami. Dobra, więc stąd wychodzimy, no i przechodzimy do walki, tak więc trzecia walka w UFC. O, już tutaj jesteśmy jedną pozycję wyżej, no dobra, zobaczmy. Zapraszam na kolejną walkę, no i jak wszystko tutaj potoczy się zgodnie z planem, rozegramy 3 walki również w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy. Nasz przeciwnik specjalizuje się w Muay Thai chyba. No i jesteśmy Norman Ellis kontra Damian Cassie. Dobra, no to rozpoczynamy walkę.
Dobry sędzia, lubię go. Okej, okay, stuknijmy się. No i jazda. Kontra? Weszło? Nie weszło, szkoda. Pięknie, dwa ciosy. Dobra, odpocznijmy chwilę. Ajajaj, trzeba uważać na te kontry. Pięknie. Dobra, dużo ciosów spada na korpus. Pięknie, dobry prosty i kontra. Ajajaj, nie weszło. Dobrze. Kurde, broniłem się przed tym, niestety nie udało się. Uwaga, będzie. Jest, dobra, udało się uciec na szczęście. Ale dalej mnie tutaj trzyma. Dalej trzyma. Dobra, spróbujmy się uwolnić z tego. Włożyć nogę. Pięknie. Dobra, i teraz on będzie leżał. Dawaj go. Dawaj go. Pięknie, dobra, i teraz z tej pozycji można wstać. No, wstawaj. Ole! Zamroczony Damian jest. Niestety zamroczony. Ajajaj, co on tutaj zrobił? Dobrze. Okej, okay, po zamroczeniu. A nie, dalej! Uwaga. Cały czas zamroczony Damian. Dobra, trzeba uważać. No ta walka nie przedstawia się na razie najlepiej dla Damiana. Ale co on tutaj zrobił? Co się stało? Co to było w ogóle? Jakiś błąd gry chyba. O nie, znowu zamroczony Damian. Dawaj go. Uda się takedown? Tak jest. Dobra. Dobra, spróbujmy może dźwignię zaraz założyć. Dobra, spróbujmy. Ajajaj, na razie. O nie, dawaj, dawaj. Nie plecy. Co tu się dzieje? I trzeba stąd wstać? Trzeba stąd wstać, dawaj. O nie, dawaj, trzeba stąd wyjść. Pięknie, dobra. 10 sekund zostało do końca pierwszej rundy i tą rundę chyba niestety przegrałem. Dobra, koniec. Trzeba wygrać tą walkę bezprecedensowo. Dobra. Tą rundę no niewątpliwie przegrywam. Dobra, rozpoczynamy drugą rundę. Dobra, teraz bez stukania się od razu do kontrataku przechodzimy. Aj, trzeba uważać na tą nogę. Dobrze, weszła kontra. Uważajmy, bardzo mało staminy. Teraz sporo. Pięknie, ale zamroczony jest. Dawaj, trzeba to wykorzystać. Kurde, dobra, wychodzimy stąd, bo znowu będzie chciał mnie. Dobra, pięknie, uda się. Uwaga. Korpus mamy lekko czerwony. On po każdej kontrze chyba atakuje na korpus. Pięknie, sporo ataków, sporo naszych ciosów weszło. Pięknie, zamroczony. Dobra, dawaj go teraz na parterze. Knockout. Dobra, udało mu się. Dobra, wychodzimy stąd. Dawaj, wstawaj. Ajajaj, odpowiedział. Ej!
Kurde, niestety nasz korpus już sporo ataków zebrał. Dobrze. Aj, szkoda, że to nie weszło. O nie. Nie zgadzam się na to. Pięknie. Dawaj go, punktujemy teraz. Czy można tutaj użyć dźwigni? Dawaj dźwignia. Dźwignia. Aha, stąd trzeba najpierw wyjść. Nie daj się, Damian, dawaj go. Dawaj. Da się stąd wyjść jakoś? Dawaj, bo trzeba jeszcze się pobić. Ma tutaj niestety twarz, jest poraniona. Dawaj, jeszcze jeden taki dobry cios. Zamroczenie i będzie dobrze. Dawaj go. Kurde, o nie, zamroczony jest Damian. Czy damy radę go w tych ostatnich 10 sekundach pokonać, uwaga? Czy to będzie koniec? Nie, niestety nie udało się zakończyć walki w trzech rundach, znaczy w dwóch rundach, chyba będzie trzecia. No tą drugą rundę, no niewątpliwie ja wygrałem. Tak jest trzecia runda, tak więc no już bardzo osłabionych tych dwóch walczących i zobaczymy, co przyniesie. Dobra, po kontrze. Pięknie, uwaga. Ajajajajaj, uważajmy na te ciosy na korpus. Dobra. Ajajajajaj, uwaga, korpus już bardzo mocno poobijany. Dobra, zacznę może tak uciekać przed jego strzałami. I kontra, pięknie. Pięknie. To chyba będzie dobra taktyka. Aj, szkoda, że to nie weszło. Uwaga. Pięknie, to była dobra seria. Ale sporo oberwał już. Dobra, stamina i go kończymy. Koniec. Dawaj go. Kurde. Coraz lepiej nam idzie, jeśli chodzi o obijanie jego ryja. Uwaga. Pięknie, ale strzał. Dobra, i to będzie koniec. Dawaj go. Kończymy go. Dobra, trzeba stąd wstać. Dawaj Damian, wstajemy. Kurde. Dawaj, bo zaraz mi tutaj dźwignie, wyciągnie i będzie po walce. Minuta 45, jeszcze mamy sporo czasu. Kurde, dawaj, wychodzimy stąd. No nie da rady, minuta 30, no i proszę bardzo, dźwignia. Pięknie, dobra, udało się wyjść. Dobra, trzeba go tutaj wykończyć. Dawaj go! Dobra, wychodzimy. Dawaj, trzeba stąd wyjść. Dobra, wstawaj. No i teraz kończymy go. Ale zakrwawiony jest Damian. Ajajajajaj. Pięknie. Czy to będzie koniec tej walki? Jeszcze go kończymy. Dawaj, koniec. No nie, jeszcze. Uda mu się to przetrwać. Koniec. Dobra, mam nadzieję, że sędziowie uznają tutaj wygraną Damiana. Zobaczcie, jak rozcięty tutaj jest. Poważnie. No to zobaczmy. Runda pierwsza. Czyli zostaliśmy oszołomieni po kopniaku. Runda druga.
Czy to będzie nasz atak? A jednak nie, jednak znowu on. Runda trzecia to już pewnie będzie jedna z moich akcji. Tak jest, chociaż... A jednak nie, chyba jednak on wygra, bo to jego powtórki były pokazywane, czyli to będzie pierwsza porażka chyba Damiana w UFC. Judge 2 scores it, 27-29, Monster. And Judge 3 scores it, 9-28, declaring the winner. No uwaga. Split decision, the professional. The professional. A jednak nie, jednak nie. Przegraliśmy po decyzji sędziowskiej. Niestety przegrana walka. Niedobrze. I to już w tak wczesnym stadium naszej kariery. No nic, nic, trudno. Trzeba po prostu otrzeć łzy i lecimy dalej. Tak więc no niestety minus 451 fanów, 555 punktów ewolucji i obejrzymy jeszcze filmik, jak to jest przegrać. Oczywiście po tym, jak się wszystko załaduje. No tak więc zapraszam teraz do obejrzenia filmiku i będziemy powoli kończyć ten odcinek. No one ever wants to lose. And it always sucks to lose. Did all this, suffered so much, tried so hard, got here and fell short. It's gonna happen. This sport is too dynamic. There's too many ways to win and lose. I felt like it was over. I was like, this is it, man. I now have to climb a ladder full of studs. Everybody in the UFC is tough fight. Why couldn't I have done this? Why couldn't I have done that? What's going to happen in my career? Am I going to have a job tomorrow? All these crazy things are going through your head right when you lose. That feeling of you losing is the feeling I use every time I train. It all depends on how you come back from this. Break it down. What went wrong in the fight and what didn't you train? What are your deficits and what do you need to fix? I feel like today is the best fighter I've ever been. And it was because of that loss. Okay. Hey kid, I'm gonna tell you that was a great fight, and honestly that fight could have gone either way. The one thing that you don't want to do is leave it in the hands of the judges. Go in there and do everything in your power to finish that fight. Don't let this happen to you again. No tak, masz rację. You're in the UFC now. People don't stay home on Saturday nights and spend $55 to see your ass laying on somebody for three rounds. You better step up your game and you better finish fights. Tak jest, musimy zacząć wygrywać przez nokauty. So you lost one. It's all right. You're in there with some stiff competition. Get your butt back to the gym and do what you need to do to get a win. All right? We'll talk soon. Dobra, czy ktoś jeszcze? Say, bro, that was a tough fight, man. A tough loss to swallow. You know, sometimes when you leave it to the judges, you don't really have a choice of what's going on, but just keep working hard, get back in there and then get back out there. All right? Take care. Dobra, czy to wszystko? Tak jest, tak więc teraz zobaczymy sobie, na którą pozycję udało nam się awansować. Jest 45. pozycja, tak więc nie jest tragicznie. Pas ma cały czas John Hendricks, ale tutaj George St. Pierre już za niedługo pewnie będzie wyzywał mistrza. Ok, 45. miejsce naszego Damiana Cassiego. Zostawiamy na razie UFC. Tak więc dzięki za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym odcinku jakże niesamowitej gry. Trzymajcie się, siemano!